panią Laurą. Wielka gala przedsiębiorców Klubu Integracji Europejskiej Sobienie Królewskie. Proszę powiedzieć, jakie są atrakcje dzisiejszej gali? Właśnie, ja tu nawet mam ściągawkę, ponieważ prowadzę jak zwykle, jak zawsze tę galę. Powiem od razu, że zwykle nazywało się to letnia gala przedsiębiorców. Teraz jest troszkę związana z końcem lata. Można powiedzieć pożegnanie lata, powitanie jesieni. Dziś atrakcji jest dużo, ponieważ jest to jedyna impreza spośród wielu klubowych, na którą zapraszane są całe rodziny klubowiczów i sponsorów z dziećmi, z rodzinami, więc jest tu bardzo miło. Muszę powiedzieć, że mogłabym nawet tutaj czytać te wszelkie atrakcje, ale widzimy i wata cukrowa, i popcorn, i dmuchane zamki, i ściana wspinaczkowa, przejażdżki, więc to jest dla dzieci. Tutaj widzę nawet gołym okiem, że dzieci w mini golfa grają, zwiedzamy pole golfowe naturalnie. Natomiast uważam, że dużymi atrakcjami są pokazy mody. Będzie pokaz mody Anny Cichosz, będzie pokaz mody Żanny Morrison, kreacja Żanet. To jest bardzo atrakcyjne jak najbardziej. Pokaz kostiumów inspirowanych epokami Katarzyny Markiewicz. Jak słyszymy teraz na przykład jest mini recital Tomasa Martina z zespołem. Przedtem były warsztaty takie, proszę pana, sekcji Krav Maga, junior i senior. Przedtem Akademia Golfa, jak wspomniałam. Także dużo różnych nagród. Był występ, w ogóle galę rozpoczął występ wspaniały panów w dojrzałym wieku, bardzo eleganckich. To był zespół jazzowy, jazzu tradycyjnego, typowo dixielandowy, The Warsaw Dixielanders. No a potem nastąpi wręczenie nagród, bo są loterie i charytatywna, i wizytówkowa. Bardzo atrakcyjne nagrody od naszych sponsorów, więc zakończenie gali też będzie miłe dla wielu osób.